Cześć, witajcie po moim powrocie z Polski. A mnie nagrywałem jakoś specjalnie filmów, no bo co tu nagrywać? Wszyscy, znaczy większość z was tam mieszka, więc doskonale wiecie, jak tam jest. A pomimo pogrzebu czas spędziłem dość dobrze, pogoda w miarę dopisała. Nie było źle, tam ostatnie dni trochę się ochłodziło, ale było całkiem spoko. Tu jak widać w tym momencie jest git, no ale przepadywało cały dzień. Przejdźmy sobie do ptaków. Jak byłem w Polsce, to pewnej nocy dość mocno wiało. No i wywiało wieńczyki. Otworzyła się góra klatki. Chińczyki poleciały. W dolnej klatce nie ma nic. Dzisiaj zrobiłem taki mały renament w ptaszkach. Ubiłem 10 sztuk. Tu są koguty, faraony dla Pakistańczyka, który ma przyjechać we wtorek. Jeden żółty zostanie, bo on żółtych nie chce. Baranka się wyleguje. Zważyłem ją dzisiaj 5400. Kawo baby. Ja wydaje się być zakocona. Przekopuję klatkę cały czas. Ona ma termin chyba na 26, jak dobrze pamiętam, coś w ten deseń. Rudy na zawołanie. A na swoją kolę jeszcze trochę musi poczekać. I maluchy. Maluchy prezentują się tak. Biała ma kilo 800, reszty nie ważyłem. Ona wygląda na największą, no może ten jeszcze. Tamten żółty to samiec, a reszta to samce, samice są, 4 samice i 3 samce. Z czego samce chyba zostawię na użytek własny. To się trochę zmieniło. Przerzuciłem na górę celadony. Jednego celadona stąd usunąłem. W ogóle z tymi celadonami to jest tak, że dwie sztuki mi tu niosą kolorowe jajko. I tak to z nimi jest, że one siebie naturzają po jakimś czasie. Jak się nie dolewa nic świeżego. Swoją drogą one się pierzą cały czas. Wydaje mi się, że jedna, która niosła kolorowe jajko, dostała dzisiaj strzała. Więc zobaczymy jutro. Będę musiał je oddzielać i sprawdzić, co jest co. Ale tam też jest kilka jajek takich, które celadonem nie są. No, wyglądają jak celadon, ale celadonem na 100% nie jest, nie są. Też by się przydało kiedyś zrobić o tych celadonach osobny film. Bo to jest ciekawy dość temat. Część ludzi myśli, że celadony ma, a tak naprawdę ich nie ma. Nie mówię, że ja je mam, bo wiem dobrze, że nie wszystkie są. Mimo, że wydają się być. Sytuacja z białymi wygląda tak, że zostawiłem tylko koguta tego, co wygląda na ten moment jak indyk. On był strasznie zlany i go jakoś tam podleczyłem. I wygląda jak wygląda, ale on był największy ze wszystkich. A agresora dzisiaj po prostu wywaliłem, bo zniszczył mi jedną kurę. Całą ją tak poranił, że szkoda gadać. No i został mi tam jeden ten biały samiec. Mam w inkubatorze trochę jajek od białych, więc jakieś tam koguty będą. Ogólnie plan jest taki, że te białe będą połączone z żółtymi, dlatego one teraz tak tutaj sobie siedzą. Zrobię wam mandżurskie śnieżne, czy jak to tam nazywają, bo to są normalne taksido. Tutaj mamy faraonki, te wszystkie największe faraonki razem. Usunąłem już wszystkie żółte koguty od nich, tutaj od tych dużych sztuk, więc zostaną mi same czyste faraony. No i młode faraonki.
One mają tam coś koło 6 tygodni dokładnie. Nie wiem, mi się wydaje, że na 6 tygodni będą miały przyszły czwartek. Bo tak to było jakoś policzone, że Pakistańczyk jak przyjedzie, to on dostanie tutaj 6-tygodniówki. Tutaj teraz ta. Tak, ta sztuka, ta ma 350 gram. To jest matka Faraon, a ojciec Feniks, Mandżur. Więc tak to wygląda, druga kura ma 340, nie? To są ciut mniejsze Faraony, ale z tego samego rzutu. I tam jeden biały z tych ferelnych jajek popękanych, z których się wylęgły trzy po dosłaniu i dwa padły. Dobra. I tutaj parka bobajtów, Snowflake, Baco Guty Mexican, 13 sztuk celadona, gdzie część jest moja, część jest z kupnych jaj. Z kupnych są te, mów mi, nie Scarlet, tylko Range. One są wszystkie tuxedo. A reszta tych Tibetan Tuxedo i Rosetta to są z moich krzyżówek tutaj, co tam sobie biegają w klatce, co dobrze widzieliście wcześniej. Trzy białe bobajty i jest jedna czarna Tibetan i Scarlety, nie Scarlety, tylko Rosety od Helen, jakiejś tam znajomej farmerki. I one ładnie się też dość prezentują. Nie są tak duże jak moje, ale łapią się już tam do. No i pięć kogutów tych ciut starszych Faraonów. To też tam dla Pakistańczyka. Więc tak to wygląda na ten moment u mnie na dworze i przejdźmy do domu. Sytuacja u papug i kanarków wygląda tak. Jedna samiczka akurat zeszła z gniazda na po prostu nakarmić się. Ma 5. Ta samiczka ma 3. Żebym był, nie jechał do Polski, to bym jej zamienił to jajko jedno. Tak, żeby miały po 4. Nie wiem, czy ona da radę wykarmić 5. Tutaj harlekinka zniosła 3, ale jedno pierwsze wyrzuciła i zostały tylko 2. Już jest za duża przerwa między tymi jajkami, żebym tutaj kombinował i przekładał. Nic się nie dzieje. W międzyczasie zdechł mi samiec, którego dokupiłem, więc biały wylądował z powrotem tutaj do tej kobaltowej samicy. Żółta ma jajek, no teraz się mnie tu karmi. Żółta ma jajek 6, miała 7, ale jedno wyrzuciłem dzisiaj, no bo krzywe takie brzydkie bardzo. No i tu sytuacja wygląda tak, że mam 3 małe papuszki. Nie wiem, czy to uda się jakoś złapać, tak żeby wam pokazać, ale ja nigdy nie miałem małych papug. To są moje pierwsze. Wykluło się ich razem wszystkich 6, ale 3 wpadły. Najmłodsza wykluła się wczoraj. Ta ma chyba 5 dni. Tutaj z papugami i kanarkami. No i fajnie. Tutaj są Chińczyki. O. 3 sztuki, tylko te pstrokaty. Reszta to biegają tak jak biegały. Ogólnie jestem taki trochę znowu zniechęcony do Chińczyków. I tyle. 13 bobłajtów, pisklaków. Też tam 6-tygodniowych gdzieś pirazy drzwi. W przyszłym tygodniu
one wyjadą na dwór, jak tylko wyjadą koguty faraona. I tam sobie gdzieś się w którejś klatce zainstaluje. Po co to trzymać tyle czasu w domu. Więc zobaczymy, czy one to jakoś tam przetrwają, czy jednak potrzebują więcej tego ciepła. I tak mają więcej ogólnie w porównaniu z tymi, które odchowywałem w ubiegłym roku. Jednak wydaje mi się, że te bobołajty są zbyt spokrewnione. Nie jest to jednak ptak jakoś mocno popularny i ogólnie Anglicy mają wywalone mieszanie krwi i tak dalej. No i na ten moment 110 jajek się piecze. Wczoraj prześwietlałem. To mi pokazuje, że jest 15 dzień, ale 15 dni. 15 dni to są bobołajty. A reszta jest 8. Także tak to wygląda. 110 ze 100, chyba 26, liczyłem 16, wrzuciłem wczoraj. No i teraz taka mała niespodzianka. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam hodowla Kujawy. Ty wiesz, co masz zrobić. Ale ja bym po prostu zdech, jakbym czegoś nie odpierdolił na powrocie z Polski. A no i zakupiłem sobie karzełka. Plan był w sumie na karzełka polskiego. Trafił mi się najbliżej tam mojego miejsca zamieszkania i tak musiałem jechać 70 km prawie. Trafił się pod Toruniem. Karzełek porcelanowy łapciaty i łapciaty lawendowy. No ale że tam takie starsze małżeństwo miało dość sporo tych ptaków. A ja wiecie, mi się coś spodoba, to już lipany. I dobrałem jeszcze to, co zostało im. Tutaj jest 2, 4, 6 czubatki polskiej. I bodajże 6 było sebrytek. Tak, 2, 4, 6 sebrytek. Tych srebrnych czy białych. Zwał jak zwał. Na ten moment. No i tam zostało parę złotych reszty ze stówy za te jajka i ja nie chciałem reszty. A pani za to dorzuciła mi 6 jajek, tak mówi. To ja panu coś wybiorę za to. No i okazało się, że dostałem 2 jajka mówcie, Kochina karzełka czarnego i lawendowego, jak dobrze widzę. Dostałem 2 jajka Ekohamy i 2 jajka Feniksa. Nie pytajcie, co ja z tym zrobię. Po prostu sam jeszcze chodzę w szoku. Miało być kilka jajek, skończyło się na 30. No nie wiadomo tak naprawdę, ile wiecie. Z nich będzie dobrych i tak dalej. Ja 2 razy robiłem tutaj podejście pod kury, ale jajka zawsze były puste. A to z jajek takich wiecie, jak farmer mi przywiózł do jedzenia, to po prostu chciałem zobaczyć, czy coś wyskoczy, ale nigdy nic nie było. Tutaj te jajka też przeleciały samolotem całą drogę, no nie wiem, jak te zmiany ciśnienia wpływają na nie. Może się okazać, że nic się nie wyleniuje, no i będzie trzeba się z tym pogodzić. No ale zainstalowałem po prostu na Wyspach polskie karzełki. A te tutaj to zobaczymy. Najbardziej mi zależało na karzełkach. No i co? Z tego miejsca serdecznie was pozdrawiam. Dziękuję wszystkim za oglądanie moich filmów, integrację z kanałem. Szczególnie serdecznie pozdrawiam wszystkich, z którymi mam kontakt na wszelkiej maści piwach. I to dzięki wam ten kanał rośnie. Więc do zobaczenia, do usłyszenia w następnym filmie. Cześć.